Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysta52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Jezu, nie umiem mówić. Masakra Wam powiem, musimy jakoś stąd zejść, tak żeby się nie zabić. To nie będzie najprostsza rzecz do zrobienia, ale myślę, że jest to do wykonania. Dobra, i siup. Super, udało się. Moi drodzy, czy my coś mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Ach, no tak, Adelinę musimy ogarnąć i Brutusa, raczej Bruciusa. I również musimy Sandrokowi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim odpłyniemy. A konkretnie zgarnąć od niego questa. I w sumie możemy już stąd lecieć. Wydaje mi się, że więcej tutaj nie ma. Wszystkie goblinie jagody, które były do zdobycia, zdobyliśmy i te pokrzywki również. Adelinda właśnie. Witaj. Mam tu coś dla ciebie. Wspaniała książka na zabicie czasu w samotności. O, to książka mojej ulubionej autorki Rosemary Polcer. To pozwoli mi się trochę odprężyć. Ty taki uprzejmy. Szkoda, że jestem już mężatką. Niestety, muszę już iść. Uważaj na siebie. Dobra, ogarnięte. Zadanko się wykonało pięknie. Wola Korowskiego. Tak, flota orków. Jeden z nich zatonął niedaleko naszej łodzi, tak? Zatopiony. Aha, trzeba by rzucić okiem na jego szczątki. Ogarniemy to za chwilę. Podły awanturnik. Aha, dobra, to jest na statku. Te cele i tak dalej też. Dobra, to jeszcze pójdziemy raz do Sandroka. Chyba, że najpierw musimy ogarnąć kwestię floty. Chyba tak, więc zróbmy to. To będzie lepsza rzecz. Dlatego, że wtedy już dostanę chyba wpis, że mogę stąd spadać. I teraz tak, pytanie, w którym miejscu to zatonęło? Jezus, co ja mówię? Skoro tamten gościu to widział, prawdopodobnie z tej góry, to by oznaczało, że tutaj gdzieś ten statek będzie. Nasz bohater niestety nic nie powiedział na ten temat. W sensie, ja wiem, że pod wodą się nie mówi, ale... Powinien tu być jakiś wpis. No właśnie jest. Dobra. No, troszkę się na tym musiałam nabiegać. Zobaczmy wpis. Flota orków. Zapewne kieruje się na wyspę Kor. Dobra, możemy iść do Sandroka jeszcze. Wydaje mi się, że teraz będzie odpowiedni moment do tego. Bo chyba już odpływamy z tego, co mi się wydaje. My jeszcze później możemy tutaj wrócić, ale dosłownie na chwilę. Właśnie, bo tak naprawdę jedyna osoba, która ma dla nas zadanie, to jest Sandrok. Do wykonania. Także skorzystajmy z tej możliwości, że możemy wziąć tego questa. Bo chyba już powinnam móc to zrobić. Sprawdzamy. I wyruszamy za chwilę. Dobra, Sandrok. Jesteś tutaj? Jesteś. Alderson poinformował mnie, że jeden ze statków zatonął u niedaleko twojego wybrzeża. Widziałem ten okręt pod wodą. On rzeczywiście należał do orków. Orkowy statek. Na Innosa. Po raz kolejny mieliśmy szczęście, że gdy przepływała flota, doszło do sztormu. W przeciwnym razie orkowie wylądowaliby tutaj bezpiecznie i zabiliby nas wszystkich albo wzięliby do niewoli. Niewątpliwie. Człowieku, nie chcę nawet o tym myśleć. Ale zdaje się, że właśnie dlatego tutaj przybyłeś. Cóż, teraz wiesz, co chciałeś wiedzieć. Na to wygląda. A nie chciałbyś iść ze mną? Ciebie i tak tu już nic więcej nie trzyma. Jestem przekonany, że nasz kapitan chętnie się zgodzi. Już wyobrażam sobie, że potrzebujesz każdego człowieka. Już o tym myślałem, ale... No co? Ludzie mnie tu potrzebują.
Nawet jeśli bluzgają na mnie i uważają za dziwaka. Ale jeśli teraz z tobą pójdę, wybucz nie panika. Chcę temu zapobiec. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Wiesz, że jesteś na przegranej pozycji. Oczywiście, że wiem. Ale nie jest ci dużo lepiej, jeżeli jesteś uczciwy. Dobrze, Sandrock. Nie chcę cię zmuszać. Wybacz. Trzymaj się, stary. Mam nadzieję, że ci cholerni orkowie nigdy cię nie dopadną. Poczekaj chwilę. Czy jest szansa, że ponownie odwiedzisz naszą wyspę? Nie wiem. Zapewne, nie. Ale dlaczego pytasz? Ponieważ powoli kończą mi się zapasy. A na naszych wodach nie ma prawie żadnych statków handlowych, chciałem cię zapytać, czy możesz mi to przynieść? Cóż, kiedyś na pewno wrócimy na Etechanos. Dlatego myślę, że mogę ci coś przynieść. Naprawdę. Dziękuję. To byłoby bardzo uprzejme z twojej strony. Czego konkretnie potrzebujesz? Najważniejsze byłoby 5 worków mąki, abym mógł upiec chleb. Więc, mąka. Dobrze. Coś jeszcze. Jeszcze chciałbym 10 kawałków sera, 10 soczystych szynek i 10 pomidorów. Te produkty najbardziej lubię. Ależ oczywiście, mój lordzie. Może, coś jeszcze. Nie śmiej się ze mnie. Nie jadłem pomidorów już od wielu lat. Wierzę w to. Myślę też, że trudno je zdobyć. Zobaczymy, może uda mi się je zdobyć. Wtedy miałbym ostatnie życzenie. Cała beczka wina. Wytrzymałbym tu jeszcze przez kilka lat. Przyniosę ci wino. Ale czy musi być to cała beczka? Zdecydowanie. Nawet nie proponuj mi jakichś butelek. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję ci. Czy mam ci wcześniej dać złoto na kupno zapasów? Po prostu pozwól. Nie wiem nawet, czy w ogóle wrócę na Konder, pieniądze możesz oddać mi później. To naprawdę przyzwoity gest z twojej strony. Uważaj na siebie. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Powodzenia, Sandrock. Dobra, dość ryzykownej kradzieży nie wykonam, zrobiło się ciemno, więc śpimy do świtu i wylatujemy stąd. Chociaż to dużo powiedziane, bo nie mamy statku kosmicznego, żeby wylecieć. Natomiast powiem tak, tędy sobie wyjdę stąd. Ponieważ to będzie dużo lepsze niż tak długo stąd iść przez całą wioskę. A my sobie po prostu wrócimy do naszej łodzi i wrócimy na statek. I popłyniemy, moi drodzy, na kolejną wyspę, gdzie spędzimy trochę więcej czasu niż tutaj i niż na poprzedniej. Tak naprawdę. W ogóle kurde, powiem wam, że jeżeli tutaj był faktycznie ten sztorm i zatopił ten statek orkowy, to w sumie trochę blisko ten statek został zatopiony naszej łodzi i bardzo blisko brzegu. To brzmi troszeczkę nierealnie. Ale co ja tam wiem? Gówno się znam być może. Dobra, wskakujemy. Jesteśmy na Albatrosie, aż mnie gra rozebrała. Gdzie jest mój miecz? Właśnie, dolny pokład został otwarty. Tu się pojawiły nowe itemy, jak mnie nie było. Ale kurde, fajnie. Dolny pokład nam się przyda. I widzę, że tak, zrespiły się wszystkie itemki, które tutaj były. To trzeba z tego skorzystać i pookradać co nieco. W sumie właśnie się skapnęłam, że przecież ci ludzie, to oni jeszcze śpią, nie? No właśnie, oni jeszcze wszyscy śpią. No bo przecież. A jest świt, no nie? Specjalnie się tak przespałam. W sumie bardzo dobrze. Dobra, tutaj już nic nie ma w tym miejscu. Wejdziemy sobie trochę wyżej. Tam niby coś zostało, ale zaraz. Aha, no dobra, Hawk tutaj. Aha, bo on ma swoją kwaterę typowo, tak? Kowalstwo... Dobra, tutaj na razie nic. Chociaż możemy wziąć chyba zadanie, żeby się nauczyć kuć broń z magicznej rudy. Jeszcze nawet jakiś szczurek się nam pojawił.
Okej, bo tutaj ludzie zaczęli wychodzić. Z Knutem mam do pogadania. Tak. Wiem, że dolny pokład został otwarty. Tutaj niby wszystkich mogę okraść, ale w praktyce nie mogę nikogo. Mam mało zręczności. Właśnie tutaj... Nie, nie tu się chciałam udać. Kurde, byłam tam. Nie, zaraz, nie byłam. Zaraz, czekaj, tutaj. Tu nie ma drzwi. Jak nie ma drzwi? Jak są? Oh my god. Jednak ślepota, no. Jednak, kurde, ślepota. Miód. Ten pokład jest chyba po drugiej stronie, z tego co pamiętam. To jest bardzo fajna rzecz, że nam się to otwiera teraz. Dolny pokład Albatrosa. To miejsce nie zawsze jest otwarte. Ale jak już się otworzy... Mamy tutaj na przykład właśnie suszarkę do skór, stół do garbowania, warsztat, stół alchemiczny, skrzynia z prowiantem, tutaj jakieś rzeczy, zapas bełtów, pióro do pisania, jakbyśmy chcieli, kuferek, czysta kartka i pióro do pisania. I tutaj możemy sobie składować rzeczy w tym kuferku. Więc wydaje mi się, że najważniejsze, co by się przydało zostawić, to te książki różne. Na przykład te dzienniki pirata. Mapę Wyspy Skarbów może nie. Te szkalujące notatki na pewno też. Po prostu, żeby nam to nie zawalało tutaj. Kolejna dostawa, to tego nie potrzebuję. Pierścień szybkości, w sumie ta notatka... Nie potrzebujemy jej tutaj. Ostrzeżenie. List do rodziców. List rozbitka. Czarna magia. Tego też na razie nie potrzebuję. List do rodziców. Obronę ziem sobie zostawię. Testament. Mapa Atanosu. Kondery. Goblini piraci. Kompot z gruszek mam przeczytany. Mapa Wyspy Skarbów. Tu są rzeczy na handel. Kurde, ale mam sakiewek do otwarcia. Zaraz to zrobimy. W ogóle muszę pohandlować z kimś, tylko na statku chyba nikt nie handluje. Dobrze kojarzę? Chyba tak. W teorii eliksiry stałe bym sobie mogła tutaj nawet zostawić. I rośliny stałe. Ponieważ dopóki nie mamy alchemii, to mi się to w ogóle nie przyda do niczego. Więc goblinie jagody zostawimy sobie w środku. Szczawie królewskie i smocze korzenie. Resztę sobie zostawię. Przy sobie. Bronie jakieś. Dużo muszę sprzedać broni. W sumie. No, ale dobra. Myślę, że na razie to możemy tak zostawić sobie tutaj w tym kuferku. I możemy stąd spadać. Co ja muszę zrobić? A no tak, powinniśmy iść do naszego przełożonego. Do naszego przełożonego paladyna. Który jest u siebie na górze. Wszystkiego się dowiedziałem. Naprawdę. Opowiadaj. Królewscy żołnierze, poza jednym wyjątkiem, opuścili wyspę i odpłynęli do Myrtany. Na wyspie został tylko jeden z nich, Sandrok, i do tego grupa rolników. W ostatnim czasie, na wyspie nie wydarzyło się nic szczególnego. A co z orkową flotą? Czy ktoś ją widział? Rzeczywiście, w oddali zauważono jakąś flotę, ale czy to byli orkowie, czy też nie, nikt tego nie wiedział. Najprawdopodobniej, flota płynęła w kierunku wysp Kie. Ale poszczęściło się nam. Jeden z mieszkańców wyspy widział, jak jeden z okrętów tej floty zatonął w czasie sztormu. Podpłynąłem na miejsce katastrofy i dowiedziałem się, że był to okręt orków. Doskonale. Więc teraz wiemy, że przepływała tędy orkowa flota. Od tej chwili musimy zachować szczególną ostrożność. Co teraz zrobimy? Jeśli zakończyłeś już wszystkie swoje sprawy na wyspie, to możemy odpływać. Więc daj mi znać, jak będziesz gotowy. Dobra, zanim odpłynę, to jeszcze zerknę do dziennika. Flota orków. Prowiant dla Sandroka to zrobimy dopiero jak tu wrócimy.
I reszta, gobliny, piraci, to się tutaj zaczęło, ale się skończy gdzie indziej. Na Konderę popłynę łodzią. To się skończy zaraz w sumie. Pierścień szybkości to jest też zadanie, które będzie sobie trwało. Wola Korowskiego tak samo. Złoto piratów. Aha, to jest Mendoza. Dobra, no to możemy odpływać. Możemy odpływać. Gdzie się teraz skierujemy? To bardzo dobrze, że flota orków zbliża się do brzegów wysp Kier. Zapewne zajrzą też na wyspę Temaure, z której doszły nas smutne wieści. Według nich Bruno, gubernator wyspy, potajemnie prowadzi negocjacje z orkami. Jeśli to prawda, to istnieje ryzyko, że pozostałe wyspy wezmą z niego przykład. Czy rozumiesz, czym to wszystko grozi? Oczywiście. Zwycięstwem orków. Co powinienem zrobić? Zabić Brunę. O, Innosie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Spróbuj na początek z nim porozmawiać. Może uda ci się go przekonać, żeby nie przechodził na stronę orków. Jeśli po prostu zabijesz Brunę, nie wiadomo jak to przyjmą pozostali mieszkańcy wyspy. Istnieje ryzyko, że to tylko jeszcze bardziej zbliży ich do orków. Więc lepiej spróbuj negocjować z gubernatorem. I nie zapomnij dowiedzieć się od mieszkańców wyspy, czy nie widzieli orkowej floty. Po prostu powinniśmy wiedzieć, czy ciągle trzymają się starego kursu. W porządku. Zrobię wszystko, co będę mógł. Doskonale. Liczę na ciebie. Kurs na Temaure. No to ruszamy. Temaure to jest w sumie jedna z fajniejszych wysepek, jeżeli mam być szczera. Chociaż nie powiem, tutaj już rośnie poziom trudności. Ja sobie żadnych punktów nie wydałam na statku. Ale lubię Temaure. Też mi się bardzo podoba. Która łódka jest moja? Dobre pytanie, nie pamiętam za bardzo. Tutaj jest bardzo dużo plażyczek, ale też są w ogóle fajne zadania. Sporo rybek. Lewo, prawo, lewo. 30 sztuk złota, przyda się na pewno. Dobra, tu się nic nie dzieje na brzegu? Nie, kompletnie nic. Co my tu mamy? Wytrych, esencja i jeszcze więcej wytrychów. Tu jest jakaś chatka, puchatka, warto tutaj wejść. Z tego co pamiętam. Teleport na południową plażę Temaure, Smoła. Pamiętam, że jak za pierwszym razem dotarłam tutaj na wyspę, to była ciemnica, bo jakoś tak się zdarzyło, że się akurat nowy dzień zaczął i nie było kompletnie nic widać na tej wyspie. Jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że przeciwników było więcej. Na razie jakoś bardzo dużo wcale nie widzę. Wolałabym nie atakować jednak żółwika. Chociaż w przyszłości przyda nam się ich mięso, ale to później. Dobra, ładnie nam się udało utuć tego gada. Zbierzemy sobie rzeczy, które mogę. Tam jest nawet coś pod spodem. Bardzo dużo smoły. Widzę, że gra mnie powoli przygotowuje na Korinis w takim razie. Super, sakiewka. Właśnie mi się też przypomniało o tym, że mówiłam, żeby sobie zebrać te wszystkie rzeczy, nie? W sensie pootwierać. Jejku. Więc zróbmy to, póki pamiętam, bo potem będą z tym problemy. Jak mi się zawali pół ekwipunku tym dziadostwem. Skrzynia z prowiantem. Zapas bełtów. Skrzynie z minerałami. Niestety nie ma akwamarynu. To niedobrze, będę potrzebowała 10 akwamarynów. Sakiewkę znalazłam z 5 bryłkami złota. Ciekawe. Dobrze, skórzana sakiewka. Czy coś jeszcze mam do otwarcia? Chyba nie. Ale lepiej spojrzeć. Tytonie powinniśmy sobie skupować. Okej, muszelki mam jeszcze do pootwierania, więc zróbmy to.
Kurde, akwamarynu potrzebuję, no. Błagam, chociaż jeden akwamaryn. No nie, niestety nie. Teleport, to nam zadziała z multitool team. Okej. No to co, ruszamy, myślę, że dalej w głąb wyspy. Jeszcze będziemy badać te plaże, więc nie ma co się tak bardzo tym stresować. Ale bądź co bądź, naprawdę tych przeciwników jest mniej niż mi się kojarzyło. Wydawało mi się, że jest ich więcej. Ale może mi się po prostu źle coś kojarzyło. Okej, ładnie wchodzi w topielca coś. To są chwile, że idzie się przestraszyć, więc warto uważać. Mamy tutaj też kąsacze w okolicy, więc warto naprawdę mieć się na baczności. Siema. Jak na razie dobrze mi idzie. Chociaż z tego co pamiętam, to gorszy jest powrót. Dobra. Przy okazji jakieś tam roślinki. Kopalnia. Kolejna jaszczurka. No ale fajnie. Nowa wysepka. Powiem wam, że tutaj też chyba, z tego co pamiętam, można kupić eliksiry do życia. Na tej wyspie? Nie wiem. Nie pamiętam już, czy na pewno, czy nie. Ale coś mi się wydaje, że możliwe, że tak. No i warto właśnie z tymi jaszczurkami uważać. One potrafią zrobić nam krzywdę. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo roślin stałych na tej wyspie, więc się trzeba będzie naprawdę bardzo dobrze rozglądać. I nie ma zmiłuj, bo jak przegapimy, to mamy potem problem. Szczególnie, że tutaj się dzieje takie coś, że część się odpala dopiero później. Typu, że w ogóle goblinie jagody, nie, to były smocze korzenie, że one się tak jakby dopiero później pojawiają. To jest takie trochę dziwne podejście. Natomiast ono w tym modzie występuje, czyli że na przykład w czwartym rozdziale będzie jeden dodatkowy smoczy korzeń i w szóstym też, ale żeby było lepiej, to znikają te rośliny, które były wcześniej. Więc trzeba sobie ładnie pozbierać wtedy, zanim stąd wypłynę. Bo potem jak tu wrócę, to już nie będzie. A właśnie wrócimy tutaj prawdopodobnie w czwartym. Ja bardziej myślę, że w szóstym tu wrócę dopiero. Dlatego, że dosyć tutaj jest trudno potem, bo atakują tutaj orkowie. I tych orków jest tak dużo, jakbyście się rzucili na całą górniczą dolinę, nie? Więc może lepiej jednak tego nie robić. Dobra, weźmiemy sobie tą jaszczurkę, tam jest jeszcze jakiś jeden przeciwnik. Na razie nie wchodzę głębiej do lasu. Jeszcze będzie czas na to. Więc nie ma co się tym zajmować. Tu są fajni przeciwnicy też. Jedynym problemem jest cieniostwór w tym miejscu. Znaczy się on nie jest tutaj, ale ogólnie na tej wyspie. Bo nie udało mi się go pokonać. A on później też właśnie znika, więc to jest takie naprawdę zajebiste. W ogóle ta jaszczurka mi wjechała kryta przez chwilę. Dobra, przetuptam sobie tu. Może nie. Pójdziemy też tu później. Chodźmy jednak główną drogą, bo chciałabym dotrzeć dzisiaj do Tamory. A wydaje mi się, że jak tak będę zbaczać, to może być z tym problem. Tu jest półka skalna, tam są jakieś rośliny. Podejrzewam, że nie bez powodu to tutaj jest, bo tam się da po prostu wleść jakoś.
Chyba nikt z nas w to nie wątpi, co? Szczególnie, że tutaj jest taki... To jest bardziej nisko, nie? Tylko, no, jest trochę problem. Ewentualnie jakoś od innej strony. Na przykład tędy. Tych groźnych wilków tu będzie więcej zaraz, więc się wyleczymy. Żeby nam zbytnio nie zrobiły krzywdy. Jak stoimy z czasem? Dobrze, stoimy z czasem. Ja się znowu wzięłam za nagrywki na zapas. Ponieważ... No, okolice sesji są zabójcze. Ej, nam da rękę uciąć, tych przeciwników było więcej na normalnym poziomie trudności. Było tego od cholery i ciut. Dobra, gdzie ja potrzebuję się dostać? Tu gdzieś powinien być drogowskaz. Do kopalni rudy. Ja niestety nie pamiętam, czy powinniśmy iść na wprost. Czy nie. Tu się da wejść, podejrzewam, że nie bez powodu. Tamora. Zaraz, co? Jak ja tu przelazłam? Jeszcze raz, zaraz. Tu na dół i teraz gdzie? Tam pamiętam, że na pewno nie. Chyba do przodu musimy iść. Bo kopalnia rudy nas nie interesuje chwilowo. Są gobliny. Chociaż może do kopalni rudy jednak ja powinnam... Nie pamiętam, wiecie? Przejdziemy się najwyżej. Zaraz się wrócę. Bo niestety nie widziałam na drogowskazie, gdzie możemy teraz iść. Zbytnio. Okej, Serafis. Chociaż ja nie wiem, czy tutaj nie było dwóch dróg przynajmniej. Tam, gdzie my właśnie idziemy. Nie, to jest chyba boczna droga jakaś. O, proszę bardzo, pierwsze goblinie jagody mamy. Dzień dobry. Tam są najemnicy orków. Tamten jeden kretoszczur mi spadł. No dawaj. Ja wam powiem, że trochę jakby nie tutaj mieliśmy iść. To na pewno wiem, że się trzeba teraz wrócić. Czyli chyba jednak idziemy w stronę faktycznie... Tutaj. Niestety nie widzę, co jest... Jest ta mora, dobra. Czyli tędy idziemy. Okej. Ja już nawet nie mam siły się starać czasami. Tu bym wlazła. Tam na pewno coś jest. Tylko bohater nie chce za bardzo tam wchodzić. To niedobrze. A myślę, że kiedyś tam wejdę. Tutaj trzeba uważać. Bo tu jest kopalnia, ale oni są negatywnie nastawieni do nas i nie możemy ich zabijać na razie. Więc trzeba naprawdę ostrożnie. Tutaj widzę, też można wejść gdzieś, ale tam nic nie ma chyba. Lokator mi nic nie pokazuje. Tutaj pamiętam, że było warto się przejść. Proszę bardzo, szczaw królewski w naszych łapkach. Muszę sobie później poodznaczać, wiecie, te, które znalazłam już.
żeby potem się trochę tak nie pogubić, gdzie nie byłam, gdzie ten. Aha, bo to jest to przejście. Chyba. To już wiem, gdzie ja wylazłam. Dobra, ładnie, wilczki. Nauczymy się też garbowania skór, więc dobrze, że mam w sumie 20 punktów. No chodź. Czy ja od razu dostanę teleport do Tamory? Nie pamiętam. Bądź co bądź by się na pewno przydał. Słyszę dźwięk stwora. Widzę też najemników orków. No nie jest dobrze. Ten cienioswór jest tam na górze, no właśnie. Tak mi się wydawało. Rozerwecie na kawałki. Wiecie, w sumie możemy sobie. O nie! Ten cienioswór się odpalił, prawda? Cieniostwór mnie gryzł w plecy, prawda? Tak jest. To niedobrze, że on się odpalił, bo chciałam sobie tych gości wyklepać. Rozerwę cię na kawałki! O nie, on spadł. Oh my god. Stój, badalcu! Czemu ten cieniostwór się na mnie uwziął? No, cieniostwora przecież nie wyklepiemy, nie? O, poszedł sobie spać. Bardzo dobrze. To ja teraz spadnę tędy. Żeby go tam nie denerwować. Tych akurat Teraz kolega ludzi możemy siebie. sobie wyklepać. Bo ci najemnicy nie są nikomu potrzebni. Szczególnie, że ci mi akurat stoją na drodze. Dobra, chciałabym ich jednak mieć przy sobie, bo mi tamten. Dobra, udało się na szczęście. Bryłka magicznej rudy i orkowy talizman. Właśnie na tym talizmanie mi zależało, żeby go zdobyć i wam pokazać przy okazji, gdzie ten talizman. Tu jest. Piękny, prawda? Ochrona przed ogniem 5. Oberwało mi się niemiłosiernie. Mam 200 sztuk mięsa. Cudownie. Dobra, nie będę się jakoś bardzo leczyć, tak żeby nam nic na pewno nie zagroziło. Ale też nie ma co przesadzać. Bagienne ziółko, te sprawy. Na razie też jakoś tak bardzo do lasu nie będę sobie wchodzić. Dobra, atakują mnie, to skorzystamy sobie z okazji. Gorzej, że tam z tyłu też są. Ale to nie problem. Dobra, chciała mnie trochę obejść, nawet jej się to udało. Minimalnie. No i co, jesteśmy. Stój. Skąd się tu wziąłeś? Ze statku paladynów, który zakotwiczył na wybrzeżu. I myślisz, że ci uwierzę tylko dlatego, że nosisz zbroję żołnierza króla? No, ja słyszałem odgłosy walki. Wiesz, co to było? Tak, niedaleko stąd napadło mnie dwóch typów. Jednak skończyli marnie. Bądź co bądź, dość dobrze walczę. Z pewnością byli to najemnicy orków. Najemnicy orków. Tu na wyspie. Nie brzmi to dobrze. Tak jak mówisz.
Od niedawna ta hołota pojawiła się w lesie i na wybrzeżu. Skąd się wzięli na wyspie? Przypłynęli na statku orków. Na początku byliśmy zadowoleni, że statek zaraz odpłynął. Ale gdy zauważyliśmy, że ci parszywcy zeszli na wyspę, to był koniec naszej radości. Czego tu chcą najemnicy orków? A skąd mam wiedzieć? Może chcą Tamorę przejąć, nie mam pojęcia. Kn, powiedziałeś, że przybywasz ze statku. Jaką nosi nazwę? Albatros. To niesamowite. Kilka lat temu też służyłem na tym statku. Kn, kto tam był wtedy? Powiedz mi, jak nazywa się kapitan statku i pierwszy oficer? Kapitanem statku jest Lord Baldwin, a pierwszym oficerem Gernot. Nie do wiary. Więc Gernot tego dokonał. Będziesz zaskoczony, ale w czasie mojej służby na statku był zwykłym kucharzem okrętowym. Więc jak będzie? Skoro wszystko sobie wyjaśniliśmy, to mogę w końcu przejść. Jasne. Jak sądzę, to chcesz porozmawiać z namiestnikiem Bruno. Ale straż cię nie przepuści, dopóki co najmniej 3 mieszkańców nie da na to swojej zgody. No i co teraz robić? A nie można bez tego. Mimo wszystko, wykonuję zadanie zlecone Lordowi Baldwinowi przez samego króla. Nie obchodzi mnie to. Myrtana została zajęta przez orków, król jest słaby, a my nie jesteśmy teraz od niego zależni. Czy to jasne? Tak, rozumiem. A jak mam przekonać mieszkańców miasta, aby dali mi swoją zgodę? Pytasz jak? Po prostu pomóż im w kilku sprawach i będą zadowoleni. No dobrze. A propos kradzieży. Mam chyba tyle zręczności. Mam. Masz dla mnie jakąś radę? Finko, kupiec handlujący bronią, ostatnio chodzi bardzo ponury. Prawdopodobnie ma jakiś problem i należałoby mu pomóc. Dobra, dzięki stary. Super, tutaj ludzie sobie zastygli, a ja pierwsze co zrobię, to sobie tutaj pookradam co nieco, bo mogę. Znaczy w sumie na dachy nie ma co włazić. To jest bardzo fajna muzyczka w Tamorze. Mega mi się podoba. Super, tu jest coś a la magazyn. Ja mam sporo bardzo przedmiotów do sprzedaży. Skrzynia z prowiantem od razu do otworzenia. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Nie, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. No, niestety trochę połamałam wytrychów. Mam sporo smoły i węgla. Nie powiem, to nie jest akwamaryn, który by mi się bardzo przydał na przyszłość. Czysta kartka, świetnie. Ekstrakt many. Tytoń grzybowy. I kuferek. Tu jeszcze na górę się chyba dało wejść. Tak jest. Dało się wejść po skórzaną sakiewkę. Od razu z tego skorzystam i pootwieram te rzeczy, co znalazłam. Dobra, i to jest chyba wszystko na razie. Super, to schodzimy. Tutaj się właśnie muzyka non-stop zmienia i trochę gra dostaje pierdolca. Da się wejść przez okno? Haha, nie da się. Ale da się wejść normalnie na szczęście, więc... Ktoś tutaj nawet jest w środku. Ruben. Siema Ruben. Przepis na zielonego nowicjusza. Worek marchewek. I rzeczy. Nie, schowaj broń. Od razu worek z marchewkami chciałam otworzyć. Witaj, mam rocze coś pod nosem. Chciałbym o coś zapytać. Zostaw mnie w spokoju. Nie mam nastroju na rozmowy. No dobra, mordo, to ci nie przeszkadzam. Najpierw sobie właśnie chciałam te chatki posprawdzać. Tutaj właśnie te drzwi też wszystkie trzeba otworzyć. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Mi się to bardzo podoba. Tutaj jest Ariane i Kroniki Tamory 2 znalazłam. Ej, jak leci? Zostaw mnie w spokoju. No dobra, nie chcesz ze mną gadać, to nie.
Okej, kolejne miejsce do odwiedzenia to było chyba to. Worek cebuli. To też go zaraz otworzę. Świetnie. I tu jeszcze mamy ludzi. Mamy Klausa i Ralfa. I strażnika miejskiego. Dość prosta. 45. Nie mam tyle. Ponieważ mamy 43 zręczności, więc jeszcze musimy poczekać z nim. No to są jakieś kolejne chatki też, więc spoko. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tu jest Ewa. Co Ewa ma do powiedzenia? Ej, jak leci? Zostaw mnie w spokoju. Tutaj niektórzy ludzie naprawdę nie chcą, żeby z nimi ktoś gadał. Można cię o coś spytać. Nie podchodź do mnie, nieznajomy. Możesz być jednym z tych nikczemnych orkowych najemników, który po prostu nałożył na siebie zbroję strażnika miejskiego. No dobra, widzę, że masz jakieś problemy ze sobą, to nie będę ci przeszkadzać. Co my tutaj mamy? Widzę, że już są jakieś rzeczy też wyżej. Dobra, jest tam też kowal w okolicy. Tutaj warto wszędzie połazić. Zapas bełtów przyda się. Dobra, od razu wejdę na górę. Okej, w sumie powinnam też pootwierać te kołczany. Najsampierw w ogóle. Tu jest jakiś gościu. Cześć, Mitch. Witaj. Witam. Mogę u ciebie zasięgnąć informacji. Da redest du besser mit einem der anderen. Ich möchte keinen Ärger haben. Was willst du hier auf Tamora? Muszę pogadać z gubernatorem. Dann rede mit Stefan, wenn du das noch nicht gemacht haben solltest. Der wird dir sagen, wie du zu Bruno gelangen kannst. Coś jeszcze? In der Kneipe würfel ich zuweilen, wenn mir langweilig ist. Interesse? Ich bin etwa ab 17 Uhr in der Kneipe und bleibe oft bis Mitternacht. Dann könnten wir zwei ein paar Runden spielen. Der Einsatz je Spiel beträgt nur 50 Goldstücke. Okay. Hey. No dobra. Co słychać? Geht so. In der Stadt gibt es nicht viel Abwechslung. Dobra, widzę, że mamy polski, Iwonę i niemiecki. Brzmi to naprawdę świetnie. Ach, kurde, lubię tą wyspę. W sensie bardzo mi się podoba. Cześć, Brygida. Witam. Nie kojarzę cię w ogóle. Witaj. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Co to za pytanie? Zostaw mnie w spokoju. Jasne. Bardzo mi się podobają stroje kobiet tutaj, w tym. Cześć, strażniku. Dość prosta kradzież. Ile wymagasz? 35. Dziękuję serdecznie. Jak tam sprawy? No, nie powiesz mi raczej nic, czego bym nie wiedziała. Aha, bo ja jestem sobie tutaj w tej wieżyczce, dobra. To się jeszcze przejdziemy dalej tymi murami. Chwila. A ty, strażniku, dość prosta kradzież. 40. I cyk, kolejne pieniążki do mojej kieszonki. Widzę, że Ruben zmienił swoje miejsce położenia. Teraz jest tutaj. Worek ziemniaków, zaraz otworzymy. O, teleport do miasta Tamora. Dobrze. Super. Teleporty to jest najlepsza rzecz w tej grze, jaka istnieje. To jeszcze się przejdziemy w drugą stronę. Tu byłam. Tu jest jeszcze właśnie skrzynia z marchewkami na przykład. Na górze? Na górze nic nie ma. Dobra, czyli tutaj okradzione. Tu jest jakaś chałupa jeszcze. Z Heleną już gadałam. Tu jest Adam. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Spytaj lepiej kogoś innego. Nie mam czasu. Co to znaczy łatwo? Dzięki. Za hajs.
Zrobimy zapis, bo nie wiem, czy się nie obrazi chłop, że tu włażę. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O nie, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Cześć Berta. Uuu, tu jest na pomarańczowo. Jest tytoń, jest też kuferek i worki, cebuli. Chciałbym o coś zapytać. Teraz nie mam czasu. Przyjdź innym razem. Dobrze, już odchodzę. Zaczekaj. Jesteś żołnierzem króla. Tak, to prawda. A jak przybyłeś na tę wyspę? Przybyłem tu na okręcie wojennym króla. To ciekawe. A co robisz na Tamorze? Zamierzam porozmawiać z gubernatorem. Wybacz mi moją ciekawość. Ale co chcesz od gubernatora? Chcę zapytać, czy przepływały tędy statki orków i gdzie się skierowały. Przepływały, ale dokąd się skierowały, niestety, tego nie wiem. Dobrze. Sądzę, że gubernator może mi więcej powiedzieć. Możliwe. Czy to jedyny powód, dlaczego tu jesteś? Dlaczego pytasz? Chciałabym wiedzieć, czy żołnierze króla powrócą i będą nas bronić. Nic o tym nie wiem. Nasz statek przypłynął z ważną misją i popłynie dalej, kiedy załatwię wszystkie sprawy. Wtedy moje nadzieje musiały rozpłynąć się w powietrzu. Co chcesz przez to powiedzieć? Od tego czasu, jak wszyscy paladyni i zbrojni wyruszyli do Myrtany walczyć z orkami, jesteśmy pozostawieni sami sobie. Paladyni opuścili wyspę. Tak, nieznajomy. Tylko gubernator został. Nie mógł zrozumieć, tak jak i my, dlaczego pozostawiono nas na pastwę losu. Rozumiem. I co się stało potem? Gubernator postanowił, że ogłosimy niezależność i odtąd będziemy bronić się sami. Jeśli władza porzuca ludzi na pastwę losu, to nie pozostaje nic innego. Nie wydajesz się być zadowolona z takiego rozwiązania. Oczywiście, że nie. Jesteśmy za słabi, aby walczyć z orkami. Nawet najemnicy orków, którzy pojawili się na wyspie, stwarzają problemy gubernatorowi. I czy Fulko daje gubernatorowi właściwe rady, tego nie wiem. Fulko. Tak. Jest doradcą gubernatora. Zdaje się, że mu nie ufasz. To prawda, nie ufam mu. A dlaczego? No, po prostu mam takie przeczucie. Fulko jest tu od niedawna, przybył kilka miesięcy temu i większość czasu spędza w zamku. Czasem jednak opuszcza zamek i idzie do lasu, gdzie raz go spotkałam. Nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Przeraziłam się go. Rozumiem. Jak masz na imię? Na imię mi Berta. Jestem żoną Larsa, który na placu targowym sprzedaje swoje towary. No dobra, może bez nią widzę dłużej pogadać. Co możesz powiedzieć o gubernatorze? O Bruno. Niech pomyślę. Bruno jest bardzo arogancki i stale dba o swoje sprawy. Czasami jest nam z nim trudno. Jednak opowiedział się po naszej stronie, kiedy paladyni nas opuścili. I my to doceniamy. Wygląda na to, że niewiele ludzi tu mieszka. Wraz z paladynami, większość mieszkańców opuściło wyspę. Po prostu było niebezpiecznie pozostawać na Tamorze. Więc dlaczego nie wszyscy odeszli? Ci, którzy zostali, mówią, że na Myrtanie jest znacznie bardziej niebezpiecznie. A nasza wyspa ma tę zaletę, że tu jest sporo miejsc, gdzie można się ukryć. Natomiast nie znamy terenów w Myrtanie. Tam nie zdołelibyśmy znaleźć schronienia. Mogę ci w czymś pomóc? No nie wiem. Ale poczekaj. Możesz pójść do lasu. Myślę, że tak. Mógłbyś mi przynieść trochę miodu. Zapłacę ci za to. Oczywiście, dlaczego nie? Ile ci trzeba? 4 plastry mi wystarczą. Dobrze. Gdzie mogę znaleźć miód? Powinien być w pobliżu obozu myśliwych Hansa i Markusa. Ale bądź ostrożny. W lesie znajdziesz sporo groźnych stworzeń. A pszczoły na Tamorze też nie są łagodne. No dobra, myślę, że raczej dość ryzykownej z nią nie wykonam. Oczywiście, że nie. Ponieważ ona się non-stop na mnie patrzy, to użyjemy sobie na niej snu. I teraz możemy sobie od niej zabrać te rzeczy. No, zbieraj to. Prawo, nie, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo.
Dobra, trochę pierdółek. Sorry, Berta, ale tutaj było za dużo u ciebie fajowych rzeczy jako składników alchemicznych, znaczy się do robienia, do gotowania. Dalej. Prawo, lewo. Cześć, Elżbietka. O, ty też tutaj widzę. Nie chcesz, żeby ktoś się pałętał. Ale widzę, że ci to nie robi jakoś wrażenia chyba na tobie. A jednak. A czy jeżeli to zrobię tak za twoimi... Nie. Musimy ją też uśpić, jeżeli chcemy tutaj pookradać. Śpi. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Złoty pierścień. No, to nieźle było. Wstawaj, Elżbieta. Można cię o coś spytać. Czego tu szukasz? Chciałbym. Wszędzie jest ich pełno. Okej, widzę, że ona potrafi gadać od rzeczy, więc zostawię ją może. Dobra, na targowisko raczej nie dam rady już się udać. Ale tutaj damy radę. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Cześć, Katrinka. Widzę, że otworzyłam ci drzwi i wychodzisz. To bardzo miło z twojej strony. I tutaj właśnie jest coś takiego jak otwieranie szaf. Prawo, 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 lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kaptur, odzież oberżysty i sakiewka. Ej, ciekawe itemy dostałam, no nie? No nie powiem, podoba mi się. Dobra, sporo rzeczy znowu. Natomiast szkoda, że nie dostałam żadnego akwamarynka. Pełna złota, po 50 sztuk. Sprawdźmy sobie to ubranie, bo jestem ciekawa. Kaptur taki sam jak mam, tylko się w sumie różni kolorem. Aha, czyli... Okej. Bo tam jest karczma na dole, więc podejrzewam, że po prostu wzięłam gościowi rzeczy. No dobra, no. Tutaj też mamy itemki. Super, ze surowej stali będę mogła zrobić bełty. Więc jak dla mnie w porządku. Surowa stal, siema. Z Robertem już pogadam sobie w kolejnym odcinku. Tu jeszcze coś jest. Kawałek drewna. Tutaj jest strażnik miejski. To jest ten chyba, który... Wymaga 45, tak jest. Czyli nic nie ugramy. Tam wyżej mogę wejść, ale tam mnie zaraz zatrzymają w sumie. Tu można połazić. Ale z tego co pamiętam, tu nic nie ma. Tam już nie wejdę. Dobra. Czy wszystkie chatki obgrabiłam? Nie wiem. Jeszcze jest sama w sobie tutaj ta karczma. Tu chyba wszystkie domy żeśmy spałaszowali sobie. Tu jest Lars. Witaj. Cóż, obok przechodziłem. Właśnie dlatego powinieneś zaopatrzyć się w dobrą broń. Las jest pełen dzikich zwierząt. Dobra kusza może uratować ci życie. Przypadkowo akurat mam kilka sztuk. Dobrej jakości, z wojskowych zapasów. Mam jeszcze sporo bełtów, które także możesz nabyć. Więc jeśli czegoś potrzebujesz, to spójrz na mój asortyment. A przy okazji, jestem Lars. Dobrze, to fajnie. On ma właśnie pancerze, z tego co pamiętałam. Czy wiesz, handluje... No właśnie. Zbroja z pancerzy pełzaczy albo łowcy golemów. Te łowcy golemów jest fajna, bo ona jest typowo na obrażenia od upadku. Wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku.
Super, jeszcze raz, o której ty handlujesz? Czy wiesz, która handluje tylko od 8 do 12, dobra. To myślę, że jak się prześpię do rana, to akurat będziemy mogli zacząć od sprawdzenia ich asortymentu. I to będzie rzecz, którą będę chciała zrobić od razu na początku kolejnego odcinka, moi drodzy. Bo ten już dobiega końca, już trwa naprawdę długo. Do rana. Jest godzina 8, jest 8. To super. Tu jest jeszcze Karl. Jezu, ile ja mam ludzi do pogadania. Dobrze, nie przedłużajmy już. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować ten film i w kolejnym odcinku sprawdzimy sobie tutaj targowisko. I myślę, że udamy się w stronę myśliwych, żeby wykonać to zadanie dla tej Dziuni. Dzięki jeszcze raz i cześć!